czyli za 8 godzin dopiero mogę robić dalej tą misję. Całam moja twarz. Czekam na limbo. Upgrade'owałem Volta do 30 LV. I... no i aktualnie co robię? Mów po prostu poziomu nie LV, bo to brzmi tak kinda cringy. Wiem, dlatego to mówię. You're teraz so fucking cringe, mate. Robię tego Drangana i Krakena. Dragoon. Wiem, że Dragoon. Tylko nazywam to pijaną bronią. Bo nie trzeba celować. Trzeba. Po ścianach też można polecieć. Dobra, to tego. Ty Sisa sprzedaję, bo to kompletny shit. I odbieram Dragoona. Idę do przekaźnika, zobaczyć, czy przypadkiem jeszcze na coś mnie nie stać u Barokitera. I tworzę Zara. Kim jest w ogóle ten Barokiter? Co? Oprócz, że jest sprzedawcą tym. Co? Z pustki. Ale o co ci teraz chodzi? No, tego sprzedawcę Barokitera. No, takie było pytanie, o to mi chodzi. Kim jest z lore? O to chodzi. Po prostu handlarzem. Aha, nie ma żadnego takiego bardziej. Nie no, tam było, że jego rodzina została wyrzucona przez korpus. On sam z początku był korpusiarzem, ale z faktu, że jego rodzinę zarżnięto, to uciekł do pustki i tam zdobywał swoje towary, gdzie sprzedawał różnym frakcjom. Koniec bajki. Aha. W sumie to mnie stać na ten skin do Keydrive'a, nie wiem czy brać go. Jaki niby? No ten Bazgranina. To nie jest skin. To nie jest skin. A co to jest w ogóle? To jest takie gówno, które masz pod spodem swojego Keydrive'a. To jest taka naklejka. Mhm. Której nie widzisz większość czasu. Aha. A ja właśnie... sobie idę na Orb Valley, zdobyć szybko reputację i będę miał nowego Keydrive'a. No ja też potrzebuję nowego Keydrive'a, znaczy ja potrzebuję pierwszego Keydrive'a, bo mogę jeździć na Keydrive'ie, który nie należy do mnie. Na Sydane mnie nie stać. Syjan dane. Dobra, końc. Jednak umiesz mówić. Tak patrzę. Do kostura nie biorę skina. Na mody. Na mod mnie stać tylko spopielenie. Bym musiał jeszcze sprzedać coś z tego na Dukaty. Obrażenia tnące do karabinu są opłacalne? Rzadko kiedy karabiny mają tnące. To jest plus 120% obrażeń tnących dla karabinów. Znaczy wiesz, bo te mody, które są aktualnie w Rocketeera, można z łatwością zdobyć. No. Tak nawet... Sian... nawet nie używając mózgu można je zdobyć. Aha. A Syjandane opłaca mi się ten? Jak to się nazywa? Kupić? Barokitri ma same słabe syjandany. A skąd zdobywać? Money. Platyny. No to są wydarzenia typu święta. Tam jest syjandana jedna. Czemu nie... O, mogę zobaczyć jak wygląda ten napierśnik na mnie. Nie wiem czy kupować. Bo nie jest brzydki. Ale z drugiej strony zasłania mi tego, znak. Na pierś. Ogółem znaki możesz przesuwać w pionie i poziomie. Protip. Taki napierśnik za 100 tysięcy kredytów i 150 dukatów. A ile masz kredytów? 180 tysięcy. No ja tak osobiście bym się wstrzymał, ale... No i tak. On najlepszych to nie posiada ogólnie przedmiotów, jak już to tylko prime'y. No, czyli te mody prime.
No, jakieś tam mody na szansa w sensie tego. Usuwam. Szansa plus elementarne co do elektryczności, bo ich się normalnie nie da zdobyć. No i poza tym coś tam niby jeszcze jest, na przykład zbroje kawata. W ogóle mam już prawie wszystkie części potrzebne do tego, wytwarzania kawatów. A skąd jajo kawatów zdobyć? Jaja kawatów nie zdobywa się. A jak się to robi? Musisz skanować je na wraku Rokin. Znaczy też przy misji na Inarosa, bo ja poskanowałem ich na Inarosie. Znaczy no to, ale tak. I ich było od groma. Kiedy nie masz misji na Inarosa, to musisz na wraku Rokin. Bo tam są tylko te Żydy. Aha, chyba można też powtarzać tą misję, co nie? Niby można, ale się nie opłaca. Bo można mniejszym kosztem iść po prostu na wrak Orokin. Jest szansa, że jeżeli chodzisz z modami, w sensie z kluczami smoczymi, jest szansa, że znajdziesz mega legendarny, super rzadki mod. Patrz, ślepa furia. A co ci daje ta ślepa furia, że jest taki legendarny i rzadki? Odejmuję tego. Odejmuje wydajność na maksymalnym poziomie minus 55, ale może dać na maksymalnym poziomie plus 99% siły. A jeżeli ktoś, jakaś umiejętność, nie że, znaczy, że dużo energii, znaczy będziesz darła jeszcze więcej energii, ale kosztem siły. U Wolka myślisz, to by się opłacało w ogóle, czy nie? Eryk, powiem ci taki Co? protip. Patrzy się na ogólną wartość energii danego Warframe'a. Volt ma około 600, może nawet 700, więc się daje ślepą furię. I on nie ma żadnej energii, która żre w czasie. A to jest prawda. On ma na podstawie casta. Ale na przykład do Excalibura pod czwórkę już budowanego już się nie opłaca zupełnie. Bo zasadniczo Excal nie ma aż tak dużo energii. Zaczyna się od tego. Ma, trafiła mi się na dzbanie taki trójkąt. Co to oznacza? Już ci mówię. To jest na pewno plaga. Mi się wydaje. Poczekaj. To tylko. Ty jesteś, w sensie, który to będzie ten? Drugi dzban. Taki jakby trójkątny. No mi to się kojarzy z rojem tym Matką Roju. Frakcja. Właśnie mówię. Junior Corpus Plaga. I to jest. Tak, to jest Matka Roju. Ile Czekaj, tych matek roju? Mam. który? Drugi dzban, Matka Roju to jest. Tak, 20 zabójstw. A. No to idę na plagę poszukać matek roju. Mi chyba na tym, na Eris najbardziej się opłaca. Na uprowadzeniu. Bo tam mi często spełni się widzieć matek roju. Zasadniczo na Eris się respi dużo wszystkiego. Protip. Plagi. Dobra, to tego za godzinę będę miał nowego keydrive'a. Fajno, fajno. No i później mody do niego sobie pozdobywam. Nie mam key drive'a. Znaczy mam, mogę jeździć sobie na otwartych światach, ale nie mam key drive'a jako key drive'a. No
Mutalist, spadaj mi dziadu jeden. Chyba drony Mutalist są takie najbardziej wkurzające. Nie wiem, zabijam je jednym strzałem. Ja te, no gram Fragorem, więc też ściągam jednym strzałem, ale wiesz. A nie, ja jednym uderzeniem pięści. A co mi się trafi? Bo mi się trafił najpierw ci wybuchowi. Biegacze? To jest losowe. Aha, czyli wszystko jest losowe. Tak. Powiem tak. Kubie się trafiło jakoś źle. W ostatnim etapie jest tylko jedna dobra bramka. Jaka dobra bramka? Jak dojdziesz do trzeciego etapu, to ci powiem, jakie są ogólnie wybory, a jaki ty dostałeś. Najgorzej jak mi się trafi Juggernaut, bo wiem, że Juggernaut też się może... O nie, cień Stalkera. A ja mam Fragora, Draguna i tego. I Krakena. Się obawiałem, że to będzie Juggernaut, a to jest cień Stalkera. Znaczy, nie jest aż tak zły ten dzień. Ogółem, Erik, ty już znalazłeś Quillów, czy dalej nie? Quillów nie znalazłem. Znaczy ja nie szukałem, szczerze powiedziawszy, nie szukałem ich zupełnie. Okej. Okay. Szymon na przypadek ich znalazł. Gdzie on ich znalazł? No nie powiem ci, to musisz sam ze znaleźć. Nie ma, tak łatwo. On znalazł na przypadek. Dobra, teraz mam 18 tysięcy. Miałem od cienia Stalkera. Znaczy... To będzie ostatni. Jezu, znalazłem ani jednej matki roju. Ja się muszę w końcu wziąć za te zyskobiorczyni. Co to zyskobiorczyni? Mam takie bossy na otwartym świecie. W tym. W Fortunie. Fortuna nie wchodzę jeszcze. Czasami ostatnio zakupiłem te wszystkie rzeczy potrzebne na otwarty świat. Za reputację. Czytaj te trzy haki, wabniki i ten. I kilof. Znaczy, jakie haki? Te harpuny, czy jak to się tam nazywa. A, włócznie. Boże, nienawidzę, jak korzysta z tego mroźnego promienia. Ten korpusiak, cel korpusu. Bo do niego trzeba mózgu korzystać. Do niego się nie podchodzi na mele. Nie, jeżeli ma się odpowiednio dobre mele, to można. Tak, ale trzeba mieć najpierw odpowiednio dobre mele. To pierwszy warunek. Dobra, nawiew jaki? Chodźcie tu, Żydy. Reputacja. Bo żadnej matki roju nie spotkałem. Cześć? To tak... Co ja tam... Poszedłem na Eris na plagę, na uprowadzenie. I chwilę temu jak robiłem tych... Czy tu będzie matka roju? Nie. Nie ma żadnej matki roju. Co Gavin? O Gavina jest przegłos. Bo zbiłem z telefonu. Chciałem tylko zapowiedzieć dobranoc, bo idę spać. Dobranoc. Tak mnie zostawiłeś, Jezu. Muszę oglądać. O. A i tak poszedłem po 5 minutach spać. Kurwa, a ja... Po tym jak poszedłeś, obejrzałem coś, to się zacząłem pobierać kill la kill.
poszedłem coś oglądać w międzyczasie, kiedy to się ściągało z torrentów, a miało się w chuj do ściągnięcia, bo nie było inaczej. Oprócz wersji HD, czyli chujowej, takiej, której nigdy nie chcemy oglądać, 720p, to nie było nic oprócz, kurwa, w sensie nie było nic seedowanych, nie? Czyli takich, które się będą pobierać. Nie było żadnego oprócz jednego Full HD i to, kurwa, ważyło 50 giga. Jeszcze musiałem podinstalować jakieś rzeczy, kurwa. I mam teraz na... jeszcze i tak, wiesz, jak zrobiłem, także dwa odcinki pierwsze sobie odznaczyłem. I teraz mam 1 giga dysku na kompie wolnego. I te dwa pierwsze odcinki obejrzałem już w HD, się przemęczyłem. No online. I ten, i potem tam tak sobie, kurwa, nie wiem, coś koło trzeciej wbiłem na ten, w sensie tak wbiłem zobaczyć, co piszą ludzie tam na tym Discordzie, gdzie Steven siedzi teraz, nie? No i tam patrzę, Steven coś pisze, kurwa, że o, bo to ktoś napisał, że o, ja bym chciał być stary, ale ktoś tam, co ty, bycie starym jest zjebane, no, a Steven napisał, ja bym chciał być starym, bo to bliżej do śmierci. I tam coś jeszcze też o wypierdalaniu się napisał, to napisałem krótko na tym czacie, dobra, Steven, weź wypierdal magika, nie? I taki Łukasz do mnie napisał, o, siema Kevin, chodź, gramy duo w LoLu. No i chuj, no mówię, no co, nie gramy jak gramy. No i się skończyło granie o 7:00. A ja już sobie pomyślałem, dobra, pierdolę, nie opłaca już się iść spać. Obejrzałem te dwa odcinki Kill la Kill. Coś tam jeszcze porobiłem. Myślałem, że starzy wstają jakoś o 9:30 chyba. No i o 9:50 poszedłem spać, a o 10:00 nie było na śniadanie. I chuj, i idę spać teraz. To dobranoc. Dobranoc. Ale kurwa, zasnąć coś nie mogę w chwili, nie? Chodzi się. Więc jak coś, to chętny do rozgrywki, co? Co? Jak coś, to chętny do rozgrywki? Niby mogę. Ty tylko jest słyszysz czegoś? Też tak, słyszę. Tylko ty słyszysz. Matki roju nie mogę trafić. A wczoraj, że chwilę temu było tych matek roju od pizdy i ciut-ciut. A czy to ja muszę osobiście zabijać tych matek roju, czy z randomami też mogę grać? Ezop. Osobiście musisz. O Boże. Jak to bym poszedł, to szukał po prostu tych matek roju na tym. No obronie z kimś, ale samemu obronę bym nie chciał, bo bym... Znaczy, samemu obronę bym nie chciał, a z kimś zaraz się okaże, że mi będą kraść frag i maty kroju. To ja chyba wolałbym Juggernautów. Bo Juggernauta mi już teraz łatwiej trafić niż matkę roju. A ile Juggernautów trzeba zabić? Chyba 5. 0 matek roju. Normalnie biegam po tej eksterminacji. Wszystko jest, ale nie ma matki roju. No i nie będzie. Wydaje mi się, że to po prostu ta misja zmniejsza, jak coś ci się trafi w danym słoiku, to zmniejsza się częstotliwość dropienia tych rzeczy. Nie, co po prostu jest normalne, a ty nie masz szczęścia.
A ja jutro będę miał zesraną armatę. Jaką zesraną armatę? Zara. A ja jutro będę miał zesraną Zephyr, zesranego Limbo, zesranego tego ciężkiego. Jak on miał? Ale nie odbierzesz. Ja się posprzedaję rzeczy na Warframe Markecie i będzie. Niby co ty chcesz posprzedawać? Nie wiem, mam dużo schematów na różne Warframe'y. Co by tutaj zrobić, by wylewelować siebie i Karaka, kurwa, Cap Fib? Wiem, porobię swojego bossa. Jak tam ci idzie z twoim prywatnym bossem? No, już mam jeden odkryty. Teraz lecę po drugiego. Najgorzej, że ty masz ten młody, a ja nie. Najwyżej poproszę ciebie, żebyś poszedł ze mną na tego bossa. Czy ty nie możesz? Mogę, tylko musisz mi podać mody. Powiedz, jak już odkryjesz wszystkich, to pomożesz mi z tymi poziomami. Ale stracisz za to szansę na fajnego finishera. Co stracę? Moja strata. Moją głupotą włączyłem go i moją głupotą nie dostanę nagrody za niego. Znaczy, braka dostaniesz, tylko finishera fajnego stracisz. Zobaczę u ciebie na streamie po prostu. To z faktu, że to będzie twój, to ja go sobie skonwertuję, a nie zabiję. I temu skonwertujesz, o co chodzi? No bo jak pokonujesz bossa, to możesz go albo pokonać, albo przekonwertować. Chcę się dowiedzieć, co oznacza to konwertowanie. Wydaje mi się, wiesz co oznacza to konwertowanie? Że, no. Że niby go zabijasz, ale zmienia ci się po prostu boss na innego. Konwertujesz jednego bossa na drugiego. Nie. Nie? Znaczy samo brzmienie, przekonwertuj, to brzmi jakby właśnie konwertować jednego bossa na drugiego. Warframe takiego czegoś by nie zrobił. Believe me or not, but that's the truth. Uff. 2189 biegłości. Do fragora. Ach, jak ja uwielbiam Atlasa i jego pięściarzy. No bo możesz przysrać takiemu, jak każdy Warframe ma takie, nie wiem, moce typu, nie wiem, wzywa macki i tak dalej. Atlas się w tańcu nie dzieli i bierze pięści sierpowego. Coś dzisiaj dostałeś, czy nie? W sensie? No, zajeca tak zwanego. Jeszcze nie. Pewnie później dostanę. Jak będzie kuzynka, siostra. Ja ten kafel dostałem i... I perfumy. Ja muszę wymaksować witalność i to drugie. Trochę ci zajmie maksowanie, bo potrzebujesz co najmniej 500 000 kredytów. Żeby później skończyć jako zero. Kredytowe.
cokolwiek to jest warte na Urban Markecie. Co? Widziałem gdzieś wymaksowaną witalność, że ktoś próbował ją sprzedać za 10 platyn. Tylko to było na grupie facebookowej. Niby jakiej? Nintendo Switch Polska. Vitality. Zrobił ktoś wątek Warframe'a i napisał, że chce sprzedać witalność za 10 platyn. Ja powiem tak. Wymaksowana witalność kosztuje 50 platyn. A ticket, jaki płacisz przy tym, to jest nieopłacalny ticket. Gdzie 50 platyn kosztuje? Ezop. Na Warframe Markecie są ceny. O, są typy, którzy sprzedają niewymaksowaną witalność za 69,420 platyn. Znaczy 69 tysięcy, of course. I jedna matka roju. Muszę przyznać, że Carrier jest bardzo fajnym dronem, bo wymienia mi tą amunicję. No, Ameryki żeś nie odkrył, bo ci to powiedziałem. Nga. You gay. You gay. Cause you didn't know that. Not, not. Knock, knock. Nox, nox. Smok, stonk, stonk. Dobra, jestem w 1/3 pierwszego. Żyda. W sensie, nie, drugiego już rekwiem. Nie korzyść, że to na fortecy Kuby można tylko otwierać te rekwiem. No cóż, niestety. Level 60, że tam gdzieś. Ojoj, ale przykro. No. W moim głosie to jest na pewno ta skrucha słyszalna. W moim przepięknym głosie. Liczę Eximus. Czemu Eximusy nie liczą się jako dwa? Bo to jest zwyczajny przeciwnik. O, kolejne neurody, Szymon by się ucieszył. Ale okay. Szymon nie gra. Ogólnie na jednej misji znalazłem 42 neurody. Panie, nie wiesz, co to jest farmienie neurod. A ja bez farmienia, po prostu. Znaczy no, farmienie będąc nie farmieniem. Też o to mi chodzi. Po prostu sobie robiłem jedną misję i dostałem 42 neurody. Nawet nie starając się o to. No, to ja się starałem tylko o próbki mutagenu. A dostałem coś koło 200 neurod. Znaczy, ja próbek mutagenu też dostaję dużo. A masz wystarczająco duże, patrz, 5000 próbek? Nie, mam pewnie z 500. To i tak niewystarczająco. Na co potrzebne są? Projekt w klanie Hema. A, bo ty w klanie robiłeś rzeczy samemu.
nieskończona misja. Ile kredytów? 11 tysięcy. Jedna neuroda. Mało. I nanozarodników jak zwykle dużo. Nie wiem po co są w ogóle. Znaczy przydały mi się już w kilku projektach, ale nie jest aż tak dużo i wymagane. Zobaczysz późniejsze projekty. Dobra, ja ze dwóch, bo muszę iść do Kiga. W końcu poszedł. Fucking finally. Na jaki zasięg ciepł? 14. To właśnie najgłupszy i najbardziej bekowy quest w Wiedźminie. Trzeci. Polegał na tym, że trzeba było zrobić śledztwo na temat tego, że ktoś podjebał jaja pomnikowi. Okazało się, że to jakiś starszy dziadek ukradł je. I wykorzystywał to jako swojego sztucznego tasa. Jeszcze raz na eksterminację. Robię tę eksterminację na te szukanie maty kroju. I aktualnie mam jedną albo dwie matki roju.
nic mi do tego. Nic. Dzisiaj można porobić Railjacka. Railjacka, ale chodzi ci o włócznie czy o misję Railjacka? Misję. A co, spoko. Mi tam nie przeszkadza, bo sobie wbijam te punkty, które mi potem się przydają na tym inherencji, które mi się na Szkarłatnej przydają. Ogólnie na Railjacku. Na Railjacku, ale na Szkarłatnej zazwyczaj. Tam tego strzelania jest trochę dużo. A ile są warte te rakiety? To mnie surowce kosztuje i nie chcę ich zbytnio marnować. Myślisz, że na Szkarłatnej się przydadzą, czy nie? Bardziej zostawiasz na inny. Zostawiam sobie na inne te. Wypyluję. Proximia. Uciec na chwilę z pola walki. To mi trochę tarcz zeszło. Ile masz tarcz w ogóle na wolcie? Coś koło 1100. No to ja mam tylko 930. A ty jakimś modem prime to zwiększasz, czy zwykłym? Zwykłym. Chociaż nie jestem pewien, może mam więcej. Więcej mam. Wiem, że ponad 1000. Wukong i Atlas Prime wylewelowanie już praktycznie. Teraz zdobyć Iwarę i Titania. O nie, dostałem obrażenia za truciznę. A, to jadowity Eximut mnie podturbował. Mutalistę trzeba ściągnąć. To jest mała mutalist, czy co to jest? Te, co robi takie podłoga, to lawa. No. W sensie, bo są dwa rodzaje. I to nie jest lawa. Klej. Nie. Nie wiem, ale w każdym razie... Strukturą przypomina i klej, i coś, co płonie. To żre. To nie płonie, to żre. Czyli korzysta i z prądu, i z... Oksy. Nie w takim sensie. Karak kuwy, o dziwo dobry karak.
A brak kuły jest słaby. Znaczy tego wstawiam. Jak kara kuły był dobry, co? Może brak też będzie dobry. Znaczy wiesz, bo brak to jest broń poboczna. No też nie wiem. W sumie nie widziałem. Ja teraz będę miał, osobiście uważam, najlepszą broń, czyli Nukor. No też... Taki mówisz że do mnie, że Kraken jest gównem. A mi się dobrze z niego strzela, więc... No to sobie weź na wyższe poziomy. No właśnie latam z nim na 40. Weź sobie na takie setne, gdzie ja robię normalnie innymi brońmi. Dobra, nie mówię tutaj o setnych poziomach, ustalmy to. Boś... upośledzą. Poza tym na takie setne nie mam szans aktualnie jeszcze. Znaczy jeszcze jakbym dobrze wyformował Draguna, to by było w miarę dobrze. Draguna nie trzeba formować na setne. Wystarczy dobrze zbudować. Ja wrzuciłem pikilową komorę do tego maniaka strzel z przyłożenia i strzałki. Po co strzałki? Bo mam przebijające. No... Ale... Po co? Nie wiem. Po prostu nie miałem nic lepszego. Tak, żeby się zmieściło. Więc wrzuciłem strzałki. Co to za usprawiedliwienie? Mógłby... Nie wiem. Nie kupuję co tego. Co najwyżej, nie wiem, że 3 nie stać. Nie mam żadnego moda na 3-2 ani 2 innego. Poczekaj, za 5 może też. A mogę tnące. Nie wiem. Tnące chyba nie opłaca się do strzelby. Ezo? No, tnące chyba będzie do, lepsze. Rozdzieracza wziąć.
to żeś mi to rozgroniła. A skąd byś się akurat gdzieś nie chciał? Może na jutro chciałam być, tak? Nie dzisiaj. Ty byś się dzisiaj nie pytała. No. Dlatego się bierze od najniższych partii, a nie od najwyższych. Powiedział. No pierwszy załatwiasz się najniżej. A może ja mam najwyżej? To jest prostsze później, bo tak to się zależy od dużego prania. Ale nie. Nie będzie trzeba kombinować. Kombinacja to jest jeszcze raz. Po prostu wieszasz i tyle. Tutaj nie trzeba nic kminić. No nie, bo później masz taki właśnie syn, weź robić coś na ostatnim belce. To jest wszystko mitarzyska matematyka. Szczepiasz się byle głupno. No nie, ja myślę logicznie. Ty nie, to mniej, ale i tak. I ja logicznie. Trigonometrii jeszcze nie miałam? Nie! A ja w szóstej klasie już miałem. A ja mam tu w dupie. Co tam, że nie wiem, czym jest trigonometria? Nie wiem, czym się specjalizuje. Może do czego służy? Yeah.
tak? Co? Co zrobiłeś? Odstawiłem. Nagle zniknęłeś ze suszarką. No dobra, ostatni fakt. Ej, ja się męczę tutaj z ręcznikiem. Ostatni musisz dać po prostu na wieszak. Baka, wpadaj. Baka, jaro. To ty mi sklepem. Ja przyniosłem to odnosić. Ale ty masz po drodze. Ale ja sklepę mam. Ty masz po drodze, a ja niezbyt. No to jak on nie słyszy. Już powtórzę ten test. Już jestem. Ale w tym czasie powtórzyłem ten test na siódmą rangę mistrzowską, co wczoraj mi ojciec internet odciął. No i powtórzyłem pomyślnie. A ja mam już 22 rangę mistrzowską. No posraj się. I mam w sumie dostęp do wszystkiego od 15 rangi mistrzowskiej. 14 mówiłeś. Znaczy, no nie liczyłem wam Rivenów. Chociaż nie, czekaj, bo niektóre Riveny wymagają 18. No. Ale Rivenów nie liczę. Znaczy, ja dla siebie liczę. Znaczy, Riveny są mocne, ale wiesz. I ale co? Masz częściej do Rivenów. No cóż, bo nie każdy jest mną. A wydawać platynę na Riveny też niezbyt. Znaczy, wydawanie platyny na Riveny to jest mega nieopłacalny sposób. Bo zazwyczaj dobre Riveny kosztują tak około 200 platyn. Dobra, zrobiłem coś głupiego. Wsadziłem do Volta wydajność. No down jesteś. Przez trwanie jeszcze spoko. Siła umiejętności też. Przepływ obowiązkowy jest. Przekierowanie. Do tego zasięg umiejętności, żeby... Po co zasięg? No do boosta speeda chyba też łapie zasięg. Niepotrzebny. Się no łapie, ale jest niepotrzebny. Bo Voltem się nie korzysta z innych umiejętności, tylko dwa. Voltem tylko dwójkę się odpala. Zasięg wyciągnę. Dlatego przekierowanie... Zasięgu się nie daje w ogóle, co ty, pijany? Możliwe. Do tego aurę maskulaturę zamiast aury... Mam dwie tylko, zakłócenie tarczy albo maskulaturę, to chyba tego. Resident Sleepa. Znaczy, na Volcie to nic nie daje zbytnio, bo jest dalej. Jeżeli trafisz na przeciwników z obrażeniami tnącymi, to zdekiesz parę sekund. Błona lotna chyba jest najgorszym modem. Czy nie? Nie, jeżeli chcesz... Siema. Błona lotna jest przydatna wtedy, kiedy chcesz stworzyć tak zwaną fruwajkę. Aha. No to Zephyr bardzo lepsza jest to, chyba. Do błony lotnej. Bo fruwajka polega na Zephyr, Sherlocku. Ciężki upadek. Chyba nieopłacalny. To jest pasyw Rhino i tyle. Manewr protonu. Nigdy z niego nie korzystam. Styl drapieżczy zwiększa siłę podwójnego skoku o 50%. Nie wiem, styl drapieżczy też chyba nie. Pośpiech, no chyba pośpiech się przyda w Volcie. Do tego wykrywasz wrogów, nie. Zmobilizuj też chyba nie. Złodziejski zmysł, nie, bo mam kariera. Kupasz ciepła. Odporności tarczy na lodowe poziomy, Ezop, co o tym sądzisz? Chyba też nie. Intensyfikacja, siła umiejętności nie.
I przejściowe wzmocnienie też, nie? Z wazelina witalność trzeba wpakować, bo to papierek. Bez Eryk. Co? Sekwa, przypomnij. Co ja mniej więcej na samym początku mówiłem tobie o budowaniu warframe'ów. Tak sobie przypomnij ważną rzecz. Po co się buduje warframe'y tylko? Pod umiejętności? Między innymi. Patrzysz na rzeczy takie mocno charakterystyczne dla danego warframe'a. No to speedy boja moja. Wiesz, jaką będę dostałem nagrodę? 20 tysięcy kredytów. Bez kitu. Odbicie się nie opłaca. No nie. Robimy coś, Ezop? Ezop. Kuba, co ty na to by sprawdzić, czy możesz już zyskobiorczy nie walić? W sensie, czy mam już tyle tego, tak? Reputacji? Tak. Znaczy nie, ale no możemy. A tak to najwyżej powiesz, ile ci brakuje. Ezo, pomożesz mi hazardem? Eryk, ty czasem nas słuchasz, czy nie? No słyszę, że gadacie teraz o zyskobiorczyni. No to się domyśl, co teraz zamierzamy robić. Tylko muszę sprzedać sobie. Synapsy było taka 2/10, nie? Tylko to kojarzę. No. No to ja sprzedam synapsy i buzloka już wylepowałem. Nie mam miejsca i mam już Rubiko Prime. Nice. A tego, Rubiko się trzeba było formować, czy nie? Chyba trzeba, nie? Ja chyba dałem jedną formę i no... Co prawda na Eidolony jej nie zabieram, ale daję radę. Jest Lanka, no Lanka ogólnie chyba jest lepsza, nie? Na Eidolony. No ta Lanka, kozak na Eidolony. To co, czekamy na Lankę Prime? Niestety nie będzie. Czemu? No bo to jest broń korpusu. A, bez kitu. Zapomniałem, że to tak działa. Gdzie on jest? Jest tu. Tu jest. Rubiko Prime ładnie wygląda. Tak. Dobra, sobie wsadzę tylko podstawowe. Gotowanie i zielona komora. Brakuje mi miejsca. Ej, idę sobie pofarmić tą plagę, bo skończę ten chuj. Wiesz, dobra. To już, tylko mnie frame'a. Już mam na maksa chyba. Zaraz potrzebujesz teraz tą rangę, żeby tego. Żeby. No. Opticor? Nie, drugorzędną broń jakąś fajną. A. No to przecież już możesz mieć jak Chagary Prime. No wiem, ale ciężko to zrobić. Na razie to Eufonę mogę robić chyba. Nie, brakuje mi tylko korpusu. Główna. No tak. Mam Akbronko, Akczekara, Askiletto. O, Askiletto. Ale nie mam nic do tego. Nic do Askiletto, nic do Vasto. Do Akczekara mam tylko połączenie. Na telefony mam, brakuje mi tylko korpus. A korpus to jest chyba złoty drop, wiesz? No właśnie. To się tak teraz nie jestem pewien. No dobra. To ale... mam iść na tego, mam iść na Fortuny i pogadać z kaczuszką, tak? Wtedy jak będę mógł to ten, to? Znaczy musisz mieć piątą rangę, wiesz, Vox Solaris. Rozumiem, już nawet Venusa przejmuje ten sfer. Phobosa przejął. Ceres, Mars, Phobos, Luna, Ziemia, Venus. Skurwie. Oj, nawet już jedno na Ewiszu. Dzisiaj trzeba będzie go zrobić. Dobra, to już idę na Venus. Fortuna. Wydaje mi się, że nie mam, ale... Sprawdzę. Trochę tam robiliśmy, to może mi dużo brakuje. No tak.
A, miałem imię do koła, myślę, że tego się co daje misja? Ta. Audiko? Tak. A z otwartych światów ten boss też zabiera surowce? Chyba nie. Nie wiem, nikt... Mam u nich drugą rangę. No. Ale to jest tego, tak, tam gdzie masz napisane drugą rangę i mam na przykład 21 tysięcy na 4 tysiące, to chodzi o zwiększenie, tak? To jest twój aktualny poziom. No bo jak kliknę zwiększ rangę, to... Czekaj. No, mogę wbić trzecią rangę, ale potrzebuję dług wiążący medyczny 13 i 5 szkoleniowych. No to możesz kupić u tego ziomka z długami. Dobra, czekaj, sprawdzę. Jak on się nazywał? O, Ticker. Tak, Ticker. Kup dług wiążący... To jest jakaś sprawa. No ta. I tam, mam to kupić, tak? No, tam, która będzie ci najbardziej pasował. Ja mówiłem, że potrzebuję medycznego jakiegoś jeszcze? Szkoleniowy. 5 szkoleniowych i 13 medycznych. Szkoleniowy, okej, okay, czyli to jest szkoleniowy i medyczny, szkoleniowy schronienie. Czyli to pierwsze. Tam jest 5 razy szkoleniowy, 5 razy medyczny. I się stanie, bo stalowa płyta. Kup. Tym to daję. Już dostałem to? No. To teraz jeszcze sobie dokup jakieś tam medyczne, jeżeli chcesz. No ta. Ale drogie. No. A, nie mam tych. Nie mam grzybów Gorac Jucusa. A, to tego. To one są na fortunie. I to są te takie te grzyby pod drzewami. A ile ich tam potrzeba? Chyba 16, a ja mam chyba z 8. Nie wiem. A, to i tak łatwo idzie znaleźć, bo one chyba dropią po 6 albo 5. Patrzę dokładnie, sprawdzę, żebym się nie pomylił. 8, a 15 trzeba. I 7 już rzekł. No, no to i tak, co znajdziesz? Co tam porabiacie? Jak myślisz? Nie wiem, gracie w taką pewną grę, która podobno na Steamie jest MMORPG? Raczej tak. Znaczy, Kuba, powiem tak, co jakiś czas także gram w Dying Lighta. No tak. Kurczę, ty posiadasz tą grę? No, nawet The Following. Nawet Szymon ma. Ja też mam, ale nie wiem, czy chce mi się pobrać. Znaczy, z tym mógłbym w końcu pobrać, skoro mam dysk. No mógłbyś. Miałeś pobrać, żeby pobrać ze mną. No no dobrze, no to pogram z tobą, co? A ze mną już nie. A przy okazji z nimi. Ej, kto ma Kto ma? Ja na PS4. Znaczy mój kuzyn ma, my dzielimy konto. Nikt z was nie ma Czemu nie? No mówię, że mam, ale na PS4 mam. Ale w PS4 nie mam dysku. Ale ja mówię o Steam. Steam. Para wodna. Szczerze powiedziawszy, nie lubię DBD. I have play Pokemon Go. Wiesz, że podżywam ja zapa? No tak. Pokemon Go. I'm a retard. O, już widzę. Tak, jesteś retardem, Eryk. Retarded fanem. Jakiego za to nie. Bo dostałem jakiś grzyb Mytotardia. Nie jest ten przecież. A, to one są jednak na polu. Eryk, może jesteś retardem, ale nie fanem. Filip za nas jakąś... Filip za nas jakąś grę, połączenie tego... Redemption z 7 Days to Die. Na polach, tak?
Co? Na polach? To jest Andejcie, no, takie grzyby na fioletowo świecące. Przecież te są fioletowe. Co? Grzybki fluorescencyjne z Dying Light'a? Co? Nie. O. Pamiętam, to pęknięcie. A właśnie, przecież możemy inne porobić. Wiem, Kuba, którą można porobić. Ja. Bo ja mam termię przecież. Kuba masz? Najpierw ci pokażę moją wymaksowaną postać, a potem zacznę od nowa grać. Może co? Ja mam termię przecież. No i oj, to daję tego, nie? Który masz poziom legendy? 250. Ja też. Możemy Tom. A, w The Followinga mało gra. Dlaczego nie? No to ja mam jeszcze wymaksowane autko. Nie, nie, nie. 250 to poziom legendy na koszmarze i autko. Okay. Tych grzybów nigdzie nie ma. Wszędzie są te. Wszędzie są te mitokardia, a nie ma tych co. To ci zaraz pokażę, gdzie są. Kto chce ze mną pograć w symulator tego Maca? Jaki symulator Maca? No Maca, czyli że Mac systemu komputerowego. Wiecie, jak jest... Ona jest Linux, Windows i Mac. To jest Macintosh. No coś w tym stylu. Cholerny teleportujący Ezo. Dobra, to tak, o. Klan. Ezop, czemu mój Ezop mnie teleportował? Jak chciałem go pogłaskać. Bo może. Dobra, już chyba do ciebie dołączam. I ci pokazuję, o co mnie chodzi. Przecież on zrobił to kardię z Już jestem z tobą i... No mówiłem, że na drzewach. Powiedziałeś na polach. No ale pierw mówiłem na drzewach, to mnie zmyliłeś. Pa, chodź tu do mnie. Pod drzewami. To pod drzewami są. Znaczy, no choć to ci pokażę, w jakim sensie pod drzewami mi chodziło. Widzicie, jakby pod drzewami, że tego? Tak przyklejone od dołu, czy coś? No, chodź tu do mnie, to zobaczysz. No idę. Śmiesznie wygląda fokus od środka. Tu! Świeci na fioletowo-różowo. Skitu. I dropi po 5. No to. No to tutaj jest kolejne. 3. O. Masz rację, kurwa. O, jest kolejny. Kolejne 3. I już cię stać. Naprawdę mam 30% baterii. Nie, może. Co mi się za muzyczka jakaś włączyła? Tam gdzieś. Nie wiem, co ci się włączy. Tam mi się jakaś muzyka. Czy rozwaliłeś to, czy co? No, gdzieś tam powinno leżeć. Nie ma. Co w Emilu? 7, nie? Tak. Mam 14 już. No. Chcielibyście, by bateria w laptopa się ładowała, kiedy gracie w gry? Nie, że... I że to można. Dobra. Co mówi? To powiem w klubie. Ale mówiłem, nagrywajcie mnie jak się, to nikt nie chciał. To zrobimy Kuba innego orba w sumie.
Idę do tego ziomka. Ale to w bandzie czy jak? A widziałem to, widziałem to. Fajne to jest. Kubie pokazywałem to. Piję. Brakuje reputacji. Potrzebuję jeszcze 20 tysięcy. 19 dokładnie. Chciałem, że mogę już. Dobra. Robimy to solo czy z randomami? Nie wiem, jak chcesz. Go solo. Dobra. Jak ham, go solo. Bo tak to zrobimy orba wy... No nie mogę. Zona termia, skąd mam to wziąć? Czekaj, a jak to anulować? Jak to anulować? Nie wiem. Magicznie. Escape'em. No nie działa Sherlocki Holmes, bo tak to już bym to dawno odkrył. Życie. Kto dołączył? Ja. Harry Potter. Dobra, Alt F4. Witam. Co to za supergera? To jest symulator Maca, czyli wiesz, tego systemu komputerowego. Aha. O restauracji McDonald's. Fuck, nie chciałem tego pisać. No to zatem Harry, skoro tutaj przyszedłeś, to co chciałbyś nam powiedzieć? Nie, po prostu przyszedłem, chciałem zobaczyć co to zagra. Okej. Boże, muszę zobaczyć ile mi jeszcze brakuje do kolejnej rangi. 21 tysięcy. Hello. Jak tam śniadanie wielkanocne? Dobre było. Mieliście? Dobre było. Zajebiste. Michał dopiero ma. Właśnie wpędzałem karpatkę. Jebią kiełbasy. A jak rosa? Wiedziałem. No, ej, kuba. Co? No. Musimy zrobić wydarzenie te takie... Pęknięcie termalne. Tak, musimy zdobyć trochę termi. To dawaj. Hipotermi? To ja wezmę sobie Atlas Prime. Hipokryzji. Brzmi ciekawie. Nie, jakoś nie zapraszam. No już zapraszam. Czemu nie można ładować punkty inherencji w dowództwo? Bo jeszcze nie jest dostępne. Zupełnie? No. Ej, kurwa, poczekajmy 3 minuty, to ja będę miał ostatnią część do Keydrive'a. Dobra. I sobie przy okazji pójdziemy na Fortunę, ja go sklecę i... Ja sobie wezmę tego. Założę sobie... Rubiko, tylko nie wiem, czy to będzie dobre. No spoko. Kurwa, ładna to Rubiko jest. Ładne. Lepiej Ezop. Dać obrażenia krytyczne, kiedy masz 37% szanse na obrażenia krytyczne, czy zwiększyć szanse na obrażenia krytyczne? No zwiększ szansa. No właśnie, bo po co ci wysokie krytyki, jeśli w ogóle nie będą wchodziły? A 40% to jest dosyć sporo. No niby tak, aczkolwiek. Za 20 godzin lim. Widziałeś, co byś zrobił? Nie. Daje też to, co oglądaliśmy? No.
Ja mam jakąkolwiek broń. Nie, tego nie widziałem. Do levelowania. Pokazywaliśmy tam, pokazywaliśmy w tym. Dreadnought się wygina. Na korpie to kręci. Chyba tak. No, to teraz zrobię coś takiego. Fajnie wygląda. Andrzej? Nie, Krzysiek. Andrzej by zrobił. Tak, już. No bo ja nie wiem, z kim rozmawiałeś. Krzysiek. Został youtuberem. Naprawdę? Tak. To jest z YouTube'a. A kurczę, już idę zasubskrybować jego kanał. Minuta 20. Czy Sicarius? Sicarius. Zwołam chwilę. Jak se chcesz. Co jest gorsze? Chodzi mi o to. Sicarius. No co Sicarius jako pierwszy? To on szedł do Redeemera? Potrzebny był? Nie wiem, co jest potrzebne do Redeemera, bo dawno go skraftowałem. Hello there, old sport. Hello there, General Kenobi. Basto. Was to nic nie obchodzi. Tak, mnie to w szczególności nic nie obchodzi. Jestem. Mhm. 30 sekund. Co? O ty, bo zaraz 13. Co? Czas jest zepsuty. Bo ja będę szedł do cioci na tom, na obiad wielkanocny. Och, pizde, jeżdżę. Jeszcze pół godziny. No tak. No. To prawdopodobnie zaraz będziemy szli. Kuba, ready? Tak, już. Ready, steady, go. Bieramy się. A, dobra. To jak chcesz, to sobie rób sam termię, później zrobimy orbę wyzysku. No, tam masz na mapie różne takie pomarańczowe punkty, nie? No wiem, no ale tam trzeba coś podnieść, ja tego nie mam. Musisz pójść do... A gdzie masz kebaba? Co to było? Właśnie. Pokażę ci. Ręka tyle mleka wzięłaś i co? Boże, ten... Powiedziałem. Dodatko z 4 z... Chodź do tego. No, równie. O. Ja ci wskażę, gdzie to jest na mapie i wyjdę. Bo tam będziesz musiał zabijać takie orby niebieskie. Takie mniejsze. Zabijać. I z nich będziesz zdobywał kulant. I ten kulant musisz wkładać do tego gówna i bronić. Tu. Gdzie? Świątynia wyzysku. A. Gdzieś tutaj dokładnie będzie chodziła ta